Tetris. Raczej nikomu nie muszę tej gry przedstawiać. Oto to prosta gra logiczna, polegająca na odpowiednim rozmieszczeniu bloczków na planszy, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Proste. Oryginalną grę, którą czajcie, że ma już prawie 40 lat, dwa razy mnie już Tetris przeżył. Oryginalną grę może nie każdy ograł, ale na pewno każdy widział z niej gameplay. Fenomen na skalę światową. Tylko ostatnio pomyślałem, że na fali tego fenomenu fajnie by zrobić własnego Tetrisa. Z tym, że każdy tradycyjnego Tetrisa 2D zna. Więc dlaczego by tego nie zrobić w 3D? Żeby jeszcze bardziej wkurwiający był. Jak zawsze, zacząłem od stworzenia projektu z idealnie pasującą nazwą. Pierwsze co zrobiłem, to plansza. Jako, że działamy w trzech wymiarach, rozmiar planszy ustaliłem na 7x7x15. A składało się ono z... prostopadłościanu, takiego wiecie, zwykłego. Przy tym ktoś zapyta: ale przez to nic nie widać, debilu. Wystarczy blenderko odwrócić normalne na każdej ścianie i voila, widać. Teraz musiałem zrobić system bloczków, które spadają, które można poruszać, które zostają tam, gdzie spadną. Pokazywanie, gdzie dany dobleczek spadnie, żeby na to całego cyklu słonecznego nie czekać. Ogólnie od cholery roboty. I miałem dwa wyjścia. Albo zrobić to na zasadzie grida, czyli na przykład trójwymiarowej tablicy wartości prawda-fałsz, raczej sensowne rozwiązanie. Albo pójść w innym kierunku i zrobić to na zasadzie kolajderów, czyli sprawdzać, czy dany beczek fizycznie koliduje z innym. Raczej prowadzi to do wypierania całej aplikacji. Ale zgadnijcie, które rozwiązanie wybrałem. Oczywiście, że to drugie. Zawsze to jakieś wyzwanie. Kocham game dev. Tak więc no. Bloczki. Najpierw trzeba było je zrobić. W standardowym Tetrisie mamy ich 5 rodzajów, które swoją drogą nazywają się tetrominami. Bo wiecie, tetra 4, a każdy z nich z 4 elementów się składa i... Never mind. Ja od siebie dodałem jeszcze takie 4 sztuki. A jako, że w rzutku mamy jeszcze trzeci wymiar, to zrobiłem taki 2x2x2, który ten trzeci wymiar wykorzystuje. Każdemu z nich nadałem jakiś unikalny kolorek, zapisałem jako prefaby w Unity i już były gotowe do użytku. A ich użytek jest prosty. Mają spadać w dół! Rozsypało się. Napisanie skryptu, by bloczek opadał co podany interwał i zatrzymał się na del planszy, nie było zbyt ciężkie. Nie było zbyt ciężkie. W Tetrisie jest też tak, że widzimy jaki będzie następny blok. Dlatego u mnie jest tak, że widzimy go nad całą planszą. Wystarczyło go tylko aktywować, gdy obecny blok opadnie na dno planszy. Well. Co tu się k***a dzieje? I między innymi tutaj wyszły problemy związane z techniką, jaką wybrałem. Za każdym razem, gdy sprawdzałem, czy pod bloczkiem nie ma żadnej przeszkody, tak naprawdę sprawdzałem, czy nie wykrywałem żadnej fizycznej kolizji. A to prowadzi niestety do wielu problemów, takich jak ten. Ja niestety byłem zbyt leniwy, żeby jeszcze na tym etapie zawrócić i zrobić to jak człowiek. No cóż, z drugiej strony może nie był to aż tak wielki problem, ale na pewno było to trudniejsze w implementacji. Ale w końcu się udało i bloczki spadały ładnie po sobie. Z tym, że raczej nic nam po spadającym bloczku, którym nie możemy sterować. Niby prosty temat, ale musimy pamiętać, że operujemy dalej w 3D. Dlatego przy stałym sterowaniu i stałej kamerze bloczek indeed rusza się w lewo, prawo, etc. Jednak gdy obrócimy kamerę o na przykład 180 stopni i chcemy poruszyć bloczek do przodu, poruszy się on do tyłu, przynajmniej z naszej perspektywy. No a z innymi kierunkami jest podobnie. I tutaj swoje zastosowanie znalazły funkcje trygonometryczne i sprawdzenie tego, pod jakim kątem aktualnie znajduje się kamera. Potem tylko wystarczy odpowiednio skorygować kierunek, w który rusza się bloczek i voila. Tak więc jak w szkole mówiliście, że trygonometria to nudna i B i się nie przydaje. Plot twist, czasami się przydaje. Apparently. A ostatecznie tak wyglądało całe sterowanie. Wstęp do poruszania bloczkiem w każdym kierunku, lewy i prawy przycisk myszy do obracania bloczka w różnych osiach oraz scroll do poruszania kamery. I wiem, że większość powie, że obracanie bloczkiem jest ciężkie, nieintuicyjne i zjebane, ale wierzcie mi, siedzi nad tym sporo i to było najlepsze rozwiązanie, na jakie wpadłem. Nawet takie strzeżki tu dodałem, żeby było wiadomo, jak się bloczek obróci. Pomocne, prawda? Nie? Chujowe strzałki. To problem, naucz się grać, widzu kochany. Sterowanie śmigało, plus dodałem zabezpieczenia, żeby nie działo się na przykład coś takiego. A jeżeli ogarniacie choć trochę zasady Tetrisa, to wiecie, że jeżeli gracz zapełni całą warstwę, usuwa się ona, a gracz otrzymuje dodatkowe punkty. Dodatkowo, gdy usuniemy 4 warstwy na raz, otrzymujemy jeszcze więcej punktów. To combo to tak zwany Tetris. Jak w tytule. I nie żeby komuś się miało udać to zrobić, ale no tak dla zasady to zaimplementowałem. Więc dobrze myślicie, teraz trzeba napisać system sprawdzania warstw po każdym ustawionym bloczku. Najprostszym rozwiązaniem jest liczenie wszystkich kolajderów, które znajdują się na danej warstwie. Jeżeli jest ich 49, bo wiecie, plansza 7x7 i to do kwadratu to 49. Podstawy matematyki debile. Jeżeli jest ich 49, to zwrócić true. W innym przypadku false. Proste.
na papierze. Początkowo chciałem to zrobić po mądremu, z zastosowaniem rekurencji. Jeśli nie wiesz, rekurencja to jest wywoływanie metody wewnątrz tej samej metody. Czyli na przykład metoda subskrybuj wywołuje metodę subskrybuj. I jeżeli nie napiszesz odpowiednich warunków, to będzie się ona wykonywać bez końca. What is going on here? By the way, to wy tam subskrybuj. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi sprawi przyjemność. Dzięki. Jednak po odpaleniu aplikacji dostałem nieprzyjemny komunikat. Stack Overflow. Jak ta strona. A Unity się zawiesiło. Kurwa, działaj. O kurwa, monitor popsułem prawie. Uznałem, że w sumie kij z tym i zrobię to normalnie. Zgadnijcie co? Zadziałało. Do tego momentu siedziałem nad tym projektem już około 8 godzin, co przewyższyło moje oczekiwania, żeby zamknąć całość w 6. Ale jak się nie potrafi w komputer i się komplikuje niepotrzebnie życie, to tak to się kończy. Sami też myślałem, jak nazwać zmienną przez 5 minut zamiast pisać legitny kod. Po ogarnięciu wszystkich błędów i lekkiej przebudowie kodu, żeby nie wyglądał on tak, główny core gameplayu był miarę skończony. Dlatego przedczesne ogarnięcie sfery wizualnej, tej cudownej, kanciastej produkcji. Na szczęście dalej mówimy o Tetrisie, dlatego nie musiałem zbytnio się wysilać w tej kwestii. Zrobiłem prostą grafikę takiego jakby diamenciku, tym razem w gimpie. Uznałem, że Paint się do tego po prostu nie nadaje. Paint jest oczywiście zarezerwowany dla bardziej profesjonalnych zastosowań. Dodatkowo dla lepszego efektu chciałem użyć normal mapy, a jako że kształt jest dość prosty, uznałem, że zrobię ją sam. To wymagało lekkiego przeszukania internetu, żeby ogarnąć, jak te kolorki tutaj działają. To jakiś zielony tutaj, czy różowy, fioletowy. A tak tylko napomknę, że ostatecznie tej normal mapy nie użyłem, bo wyglądała okropnie. Tak więc bloczki nabrały kształtów, I guess. Całe otoczenie stało się nieco ciemniejsze, a przy stawianiu bloczku dodałem taki subtelny efekt. No fajnie wyszło. No i przyczesna UI. Tetris sam w sobie jest dość prostą grą, dlatego w tym aspekcie też postawiłem na prostotę. W menu głównym mamy kilka przycisków, w stylistyce tetrisowej, jebitny napis Tetris 3D oczywiście i taki cool efekt spadających bloczków. Raczej każdy się połapał. A na koniec została muzyka i dźwięki. A ja oczywiście jestem muzykiem i umiem w FL Studio, dlatego wrzuciłem dźwięki z oryginalnego Tetrisa, do których za cholerę nie mam praw. No i mamy Tetrisa w trójwymiarze. Całość wyszła naprawdę git. A tak wygląda experience z tej produkcji. Ja pierdolę! Tetris? Nie, nie wiem, jak się w to grało. Obrót kamery? Co? To jest jakieś 3D? Jak wywali powiadomienie o Trojanie, to ignoruj. No okej, okay, rozumiem, że to totalny przypadek. Jak klikniesz E, instant pójdzie na dół. Nie tak, kurde, nie tak! A? Co jest? Ja chcę to obrócić, ale w sensie kamerkę obrócić. Kurwa, już zapomniałem trusów. Co? Co ja mam robić? Oh, ale zajebiste jest. Co bagań? Kamera się... Nie da się wyjść z tego. Przestań! Ma parę bugów, ale się stara. Zrób lepszą! Ocie chuj. Aha, dobra, bo to jest w jednej płaszczyźnie. Okej. Okay. No obróć się! Kurwa, i nie trafiłem. Nie to chciałam! To jest jakieś upośledzone w sumie, czego ja się spodziewałam po tobie. Jezus, jakie to trudne zrobiłeś. O co, on cię tam zatrzymał? O ty chuju, przecież nie dotknąłeś. To jest giereczka bez błędów, całkowicie zrobiona. Do teraz, uczestnicy tego nie wiedzieli, ale osoba, która wyciągnie najlepszy wynik w ciągu 10 minut, wygra nagrodę. 100 zł. Wiem, że mało, ale biedny jestem. Przestańcie. 100 zł? Wow. No to równowartość budżetu gry. Zdaje się, postaranko będzie, bo lubię pieniądze. O, ja mogę coś wygrać? To chyba pierwszy raz w historii wszechświata. Gram, let's go. Gry, czekaj, stoper włączę. O, jest dobrze, idzie dobrze. O złotych jest do wygrania. Teraz sfokusuję się. Wyjdzie na odcinki do ciebie. No właśnie, wydam na widzów. No co, ale zjebałem teraz. Kurwa, nie w te strony, obróć się w te. No ja pierdolę. Deweloper do wyjebania, ewidentnie. Ha, pracodawca do wyjebania. Też prawda. Ten jest nielegalny kloc. Wiesz, co możesz z nim robić? Ja bym chciał, żeby to było na dole teraz. A chuj do dupy. Co jeszcze będzie brodził dziać? Urgot i Eris. To frajerzy, dobra, rozpierdolę ich. 2,40 sekundy na zegarze. 273, dobra, jest dobrze. Ile? 754. Teraz 1200, kurwa. Chyba tak powiedziałem. Ej, może się udać. Ej, ty faktycznie, powoli ta warstwa się wypełnia. Obróć go tak pionowo może. No nie! Jezus, ale teraz za taką miałem turę dobrą. A idź pan, ty byś nie wygrał. Czemu się znęcasz nad ludźmi? W końcu musiałem nad to się poznęcać. Nie, za te wszystkie. 5 minut jeszcze masz. Ale jeszcze raz się uda. Dobra, to przegrywam szybko. Ta muzyka mnie po prostu dojebie mnie. Możesz wyłączyć. A nie, nie możesz wyłączyć, bo nie ma takiej opcji. Dobry deweloper. No obróć się, kurwo.
jest! O Boże, ile pieniędzy! Już nawet nie to, że to daje dużo punktów satysfakcji, że tą linię zrobiłeś. To nie daje dużo punktów? Makuję ten stary. Masz 10 sekund, tak, tak napomknąć. No dalej, jedziemy, żeby jeszcze nabić. Widziałeś to? Profesjonalista wie, co robi. Nie. Korzystaj z aplikacji Tetris bez zakłóceń. Nie pokazuj ponownie. Taki wynik wykręcił Hodo. A teraz czas na Oliwkę. Twoim zadaniem będzie... Zamknij mord. Masz 10 minut. Powodzenia. To sobie dam tu. Nie, czemu nie mogę obrócić tego tak, jakbym chciała? Ja się mylę ze sterowaniem, okej? Okay? Ja tu muszę sterowanie ogarnąć jeszcze. Jak klikasz lewym, to obracasz w jedną stronę, jak klikasz prawym, to obracasz w drugą stronę, w innej osi, nie? Aha, i ty mi teraz to mówisz? No kurwa, mać, sterowanie było chyba w lobby, nie? Czemu nie mogę tego kliknąć? Ty mnie nie wkurzaj, bo tu zjebałeś sterowanie, muszę z tego wyjść i włączyć to jeszcze raz. Jak to nie możesz? Co jest? Usuwaj ten czas. Brakuje mi miejsca. Tam wejdzie, gdzie ja myślę, czy nie? Chyba nie, uciekaj. Nie! Uciekaj. No nie! Nie podoba mi się to. Mogę zacząć czas jeszcze raz? Nie. Ale to jest nie fair, bo jestem upośledzona. Spokojnie, to jak większość uczestników. I nie podoba mi się to. Czemu to jest 3D? Ty mi w ogóle nic nie powiedziałeś. Zdenerwowałam się. Ty Bog. No ale usunij to! Nie! Bo to wszystko przez ciebie. Przeze mnie. Ci pieniądze oferuję. O kurwa. Sterowanie do dupy. Wszystko jest do dupy w tej grze. No odwróć! Same pozytywne emocje. Świetnie. Wypierdal. W momencie się do mnie nie odzywaj. Pierdolę tą grę. Tak więc to jest wynik Oliwki. A następna w kolejce była Eris. Jestem w filmie doktora Pitiego? O kurde. Shift i poruszanie kamery, ja pierdolę. Za dużo rzeczy. Dziwna ta gra, trochę sterowanie ma p***wane. Ja grałam Snake'a, ja mam Team Snake. Snake'a też ci zrobię. Snake'a w 4D. Co to miało być? Przecież to dobrze leciało. No troszkę jestem głupia, tak? Dziurka mała zostawiona. Się jeszcze wyklepie. Co jest najlepsze, od ciebie tylko chyba wychodzi nawet. Lata treningu, tak. Grasz to pierwszy raz? Nie. Jak to nie? Ja chcę tylko powiedzieć, że zimny oszukuje, bo on jak był mały, to pewnie miał tylko tą grę do wyboru i pewnie dużo ćwiczył. Jak on miał 10 lat i ja nie istniałem, to już wtedy grał w to. Najbardziej chaotyczny game to jaki do tak się widziałem. Najlepszy, słuchaj. Najlepszy może nie. Masz jeszcze 5 minut. Spokojnie, wszystko jest do ogarnięcia, tylko trzeba umieć grać po prostu. Rozgrzewka to była po prostu. No, rozgrzewka konkursowa, macie połowę czasu. Żeby nie było tak, wiesz, łatwo. Chcesz po prostu jeszcze śmieszyć oponentów. To tak, dokładnie. Szczególnie tego chuja, którego nienawidzę. Którego? Zależy, czurkot będzie, no wtedy będzie łatwo zgadnąć. O kurwa. Tam brakuje dwóch klocuszków, żeby dopełnić warstwę. Co ty odpierdzielasz? O, dwa klocuszki! Sadzę to w dziurę. Pierwsza warstwa skończona. Let's go. Tam, ja na przykład sam w Tetrisa grałem pierwszy raz, nie z tydzień temu, jak zacząłem ten projekt robić. Serio? A ty jesteś młody. Jestem starszy od ciebie. Aha, pierdol się. Ja nie jestem w stanie tyle... Ale weszło! O, czyżby... 5 punktów! Ile zostało minut? Minut zero. Eris może pochwalić się takim wynikiem, natomiast ostatni uczestnik to Urgot. Ja jestem dobry w Tetrisa, więc ja myślę, że to gram bez problemu. O kurczę, pieczone. Dobra, czekaj. Muszę strzelić wszystkimi kośćmi w swoim ciele. Nie zapomnij o kręgach. No czekaj, właśnie strzelam palcami u stóp. Co? Tak można? Pamiętaj, walczysz o potężną sumę pieniężną. Bardzo dużą. Shit. Dobra, sobie możemy tu ustawić, drugą warstwę zacząć robić. Chłopku, czy warstwowo już leci? Trzeba przyszłościowo myśleć, tak? O, idealny. Chłopu, to wychodzi. Ja mówiłem, że dużo grałem w Tetrisa, ja nie kłamałem. Może takie potrzebnie cię brałem, bo to sami amatorzy weszli. No, Hodo, to przecież on ostatni raz grał w 89 w Tetrisa, więc... O, chyba będzie mój pierwszy fuck up. Oj, to jaki... O nie! Kapelutek założony. No obrócisz się tak jak kurde mol! Dobra, zajebiście. Coś ci nie wychodzi. Straciłem flow. Dobrze, muszę cię zagadywać. Ej, Jezu, to jest jakoś tak męczące mózg. A to każdy mówi, że sterowanie jest, mówiąc kolokwialnie, schujane. To jest i tak jak z Getting Over It, nie? To jest część gameplayu. No, nie mogę ogarnąć, w którą stronę się obróci, jak to kliknę. Ja to metodą prób i błędów robię. Ja to jeszcze kminię, że na przykład muszę obracać w trzeciej osi, bo to obracasz tylko w dwóch osiach, nie? Ja p***dolę. Tutaj? Co jest? Co dobrze ci idzie? No odkuwam się, tak? O, dobra, na to czekałem.
No nie! Jest! Tryhard! No słuchaj, jak w LoL'a nie mogę tryhardować, to chociaż Tetris'a potryharduję, tak? Ja pierdolę. O, 666. Natrzepałeś 3666 punktów. Ostatecznie najlepszy wynik to był Urgot. Tak więc to on wygrywa główną nagrodę w pierwszym turnieju Tetris'a 3D. Serio? No, udało ci się. Oj, gra dalej. Zajdę zajebiste. Jeśli chcecie zagrać, link do pobrania jest w opisie. Możecie podsyłać wasze wyniki na moim Discordzie, na kanale do gierek. Zobaczymy, komu w to cholerstwo pójdzie najlepiej. Wbijajcie tutaj i dzięki za oglądanie.